Czy Polacy kochają gotować? Zawsze. A w naszym programie pokazujemy Państwu setki przepisów, które można wykonać jeden do jednego w całości albo po prostu się zainspirować. No to zaczynamy. Na początek polędwiczka w sosie serowym. Polędwiczkę pokroję w plastry. Lekko nacisnę. Opruszę mąką i od razu kładę na patelnię. Sól, czarny pieprz, w międzyczasie, kiedy polędwiczka się smaży, pokroję szalotkę krążki. Przesmażę, ma złoty kolor. Świeże listki tymianku. Odwrócę na drugą stronę. Piękny złoty kolor. O taki chodziło. Cebula. Łyżka masła, mielony kminek, białe wino, polędwiczki powolutku się ścinają, chodzi o to, żeby były bardzo soczyste, troszeczkę wody. Kroję szczypiorek bardzo drobno. I dorzucę do mięsa. Idealne. Czas na śmietanę. Powstanie piękny, jasny sos. To jest to. Jeszcze troszeczkę soli. I ser. Możemy dać swój ulubiony. Ważne, żeby był śmietankowy i dobrze się rozpuszczał. Powoli będzie zagęszczał mój sos. Nie będę żałował. Prawie jak fondue. Gotuję na bardzo małym ogniu, aby ser się nie przypalił. Pięknie zaczyna się ciągnąć. Sos będzie się za chwilę zagęszczał. Tu rzucę jeszcze kilka kulek mozzarelli. Proszę bardzo, przepięknie to wygląda. Jak mozzarella i ser, to i bazylia. Dodam ją zupełnie na końcu. Polędwiczka jest pięknie otulona serem, świeżą bazylią,
Zapach kminku unosi się w całym pomieszczeniu. Cudownie. Proste, niebywale smaczne, serowe polędwiczki. Idealnie. Super będą smakowały z dobrym pieczywem, pitą lub po prostu zwykłym pszennym chlebem. Ach, to jest ta zabawa, którą podczas jedzenia bardzo lubię. Nie próbujcie tego w domu. Takie danie możemy jeść bezpośrednio z patelni. Tak, abyśmy mogli się dzielić całą rodziną. Proste, smaczne, no i gotowe. Czas na deser, który można wykonać i na święta, i na co dzień. To pyszne i łatwe śliwki pod cynamonową kruszonką. Deser przygotowuje mistrzyni cukiernictwa Aleksandra Sowa-Trzebińska. Zaczynamy od roztopienia masła na patelni. Do rozgrzanego masła dodajemy śliwki. I doprawiamy. Dodajemy cukier wanilinowy. Cynamon. I łyżkę klasycznego cukru. Chcemy tylko podgrzać śliwki, połączyć je ze składnikami. Nie chcemy, aby zbyt mocno zmiękły, ponieważ będziemy je jeszcze zapiekać pod kruszonką. Tak przygotowane śliwki nakładamy do naczyń żaroodpornych. Ja wybrałam akurat takie małe naczynia. Jeśli chcemy postawić taki deser na świątecznym stole, możemy użyć dużego naczynia żaroodpornego. Do miski wsypujemy mąkę. Cukier puder. Cynamon. Jeśli ktoś lubi jeszcze bardziej korzenne smaki, można zamiast cynamonu użyć przyprawy do piernika. Suche składniki łączymy.
i dodajemy chłodne masło. Najpierw zagniatamy masę łyżką, następnie użyjemy umytych rąk. I teraz nasze śliwki przykryjemy warstwą cynamonowej kruszonki. Najważniejsza zasada to taka, że nigdy nie jest za dużo kruszonki. I tak przygotowany deser wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 15 minut. Nasze śliwki pod cynamonową kruszonką już prawie gotowe. Na koniec posypię je jeszcze odrobiną cukru pudru. Taki deser, czy w formie małych, pojedynczych porcji, czy jako jeden wspólny deser na świątecznym stole, to idealna propozycja. Smacznego! Nożem i widelcem w Telewizji Polskiej i na kanale programu na YouTube. Tam ponad 220 odcinków programu i mnóstwo pomysłów na wyjątkowe spotkania przy stole. Do zobaczenia!